Cześć, nie ja jestem Godoty. a przed Wami kolejny tytuł. Dzisiaj wcielimy się trochę w rolę dziecka albo bardziej dzieci, bo ten tytuł można grać w kooperacji przez sieć oraz spróbujemy tutaj przeżyć w ogródku. Pod koniec lipca 2020 roku na Steamie pojawił się tytuł od znanego, popularnego i pozytywnie ocenianego studia Obsidian Entertainment, nazwany Grounded. Produkcja zdaje się być bardzo tutaj, no, ciekawa, bo przypadła do gustu użytkownikom Steama wręcz w masakrycznej ilości ocen i w bardzo pozytywnej ilości, bo w zaledwie tydzień ludzie na Steamie wyklepali dla tej produkcji 4500 ocen. Dlaczego tak nagle, tak dużo i tak pozytywnie? No, po pierwsze, prawdopodobnie autorzy Obsidian po prostu jakoś nie słyną z robienia bardzo złych gier jest to też studio, które raczej słynie z tego, że robi gry od deski do deski, ale też po drugie, dlatego, że jest to survival z kooperacji. Gracze po prostu takie klimaty uwielbiają i gry survivalowe z y, trybem sieciowym natychmiast zdobywają dużą popularność. Jednak jest jeszcze trzeci możliwy powód takiej eksplozji dobrych ocen popularności i tak to survival, ale w formie bycia zminiaturyzowanym. Coś trochę innego niż tradycyjne latanie z siekierką i rąbanie, nie wiem, drewna i noszenie kamieni, żeby zbudować sobie bunkier z Dirta, prawda? W Grounded budzimy się w dziwnym miejscu, nagle odkrywamy, że mamy jakiś Centymetr, może wzrostu, wysokości, może nawet mniej, i cały świat jest tutaj w formie oczywiście przeżywania, dbania o surowce, eksploracji, suriwalu, walki też i budowania. No i będziemy tutaj właśnie w taki sposób próbować przeżyć. Grounded, czyli gra, w której obejrzymy świat, w, można trochę powiedzieć, że z wyobraźni dziecka, z perspektywy mini, zmniejszonej. Gdzie mrówki okazują się być ogromne, trawa wysoka na kilkanaście metrów. Należy zaznaczyć na start jeszcze jedną sprawę. Autorzy planują dodać, no. Można powiedzieć, że tłumaczenia fanowskie, więc kiedyś może dożyjemy tutaj polskiej wersji językowej. Produkcja znajduje się we wczesnym dostępie, a planowana pełna premiera to rok 2021, jednak autorzy zaznaczają, że wszystko zależy od bardzo wielu czynników i po prostu to może być wczesny 2021. Środek, może końcówka, może nawet jeszcze bardziej przyszły rok. Aktualnie posiadamy trzy główne biomy, podstawy wątków wabularnego, system tworzenia przedmiotów oraz budynków, pierwsze dwa diery broni pancerzy oraz przynajmniej 10 typów istot jakie napotkamy w tym zminiaturyzowanym świecie. Jeżeli chodzi o cenę produkcji, otrzymamy Grounded na Steamie w cenie około 107 zł w dniu wydania gry na tę platformę we wczesnym dostępie na początku sierpnia 2020 roku. Na g znajdziemy również gifty europejskie, globalne oraz klucze na Xbox Live, czy tam Xbox Pass'a i warto tutaj właśnie dodać, że tytuł w momencie robienia filmu był na Xbox Passie. Można go albo aktywować, albo kupić na np. kod na 30 dni, by móc Grounded mieć po prostu wersji testowej, czyli gramy dopóki mamy opłacony abonament. Ja taki właśnie sposób tutaj wykorzystałem. Rozpoczynając przygodę wybieramy jedną z czterech postaci, tutaj głównie na razie chodzi po prostu o rodzaj dubbingu oraz wygląd tej postaci oraz mamy do dyspozycji trzy tryby trudności, plus Creative, w którym możemy sobie tworzyć dowolnie wszystko jak chcemy. Sam start w Grounded jest ekstremalnie ciekawy, bo nie wiemy, czego możemy się spodziewać w tym zminiaturyzowanym świecie. Widzimy mrówki, które sobie biegają, są naprawdę wielkie w stosunku do naszej postaci, ale na start nie są agresywne. Trzeba zadbać tutaj o jedzenie, o wodę, jednak pytanie, no jak w takim świecie? Na co jak zostaniemy zaatakowani? Okazuje się, że Ground to typowy survival, ale wykonany w nietypowej formie. Zbieramy kamyczki, małe roślinki, ledwie wystające z ziemi, których normalny człowiek pewnie w życiu by nie zauważył, pijemy z małych kałuży, albo z rosy, Albo też soków z kartoników. Co? No świat jest tak zminiatoryzowany, a my jesteśmy w ogrodzie. I kartonik taki z piciem dla dzieci jest tysiąc razy większy od nas, ale czasami kapie z niego sok i zostaje po prostu kropelka na ziemi. Podobnie na przykład puszka po napoju. A jedzenie? No cóż, możemy spróbować upolować mrówkę, zjeść grzyby, albo zaatakować jakiegoś trzmiela, bączka, kleszcza, albo innego małego owada. No sorry, nie znam się na temacie małych żyjątek w trawie, jak mi ktoś jak wystartować bombowcem B-17? To może dam radę wyjaśnić i wytłumaczyć, ale tutaj niestety nie, jeżeli chodzi o takie małe żyjątka. Wracając, tworzymy pierwsze narzędzia, które, co ważne, się zużywają, a jedzenie się psuje. Ognisko do zrobienia pierwszej, trwałej żywności też musimy zrobić, bo picie skałuży zdrowia nie jest i niestety powoduje problemy trawienne. Żeby tutaj przeżyć pod względem głodu, no, warto byłoby jedzenie po prostu ugotować. Napotykamy pierwszych przeciwników, nie wszystkie żyjątka są tutaj pokojowe, a i mrówki potrafią się trochę wkurzyć. Grounded zaskakuje masą małych, pokrywanych, ciekawych mechanik, które trzeba po prostu odkryć grając. Robale potrafią uciekać na przykład na łodygi trawy, co utrudnia nam ich przerobienie na jedzenie. No oczywiście jak uderzymy w taką łodygę trawy, na przykład siekierą, do, to coś małe, zielone spadnie z powrotem na ziemię. Woda spływająca malutkimi kropelkami czasami łączy się gdzieś fizycznie w większe krople. Przynajmniej takie miałem wrażenie. Jeżeli wleziemy za blisko gniazda Mrówek, albo spróbujemy zabrać im pokarm, to też zaatakują. Takie odniosłem wrażenie, że czasami, jeżeli zabierzemy mrówkom jedzenie z nosa, to potrafią się trochę wkurzyć. Jednak co jest celem tej gry? To jest podstawowe pytanie. Poza samym survivalem, czyli po prostu przeżyciem jak najdłużej i rozbudowaniem się jak najmocniej, odnajdujemy masę ogromnych rzeczy, które tak naprawdę z perspektywy człowieka są malutkie. Tajemnicze urządzenia. Musimy zbadać, co powoduje, że jedno z nich nie działa, a po aktywacji sprawdzić, co doprowadziło do dużej eksploatacji. Pod drzewem. Może leciutki spoiler, ale też nie gigantyczny. Okazuje się, że technologia, jaka panoszy się po tym ogrodzie, jest przystosowana do naszej miniaturyzacji, czyli do naszej jakby wielkości. To na pewno nie dzieło zwierząt albo natury, więc. Czego albo kogo? Ciekawie działa crafting. Chociaż sam interfejs tworzenia wydaje mi się niepotrzebnie przekomplikowany i trochę wygląda e, niesamowicie skomplikowanie, no, no jedną z wad w mojej subiektywnej ocenie, z mojej perspektywy jest to, że gra zasypuje nas itemami oraz niezbyt intuicyjnie wykonanym ekwipunkiem, interfejsem trochę wszystko w jednym miejscu, jakby trochę pod na konsoli. Ale plusem jest to, że jeżeli brakuje nam przykładowo sznurka do czegoś, to gra sugeruje nam, że możemy ten sznurek szybko zrobić. I szybko stworzyć bez szukania po całym ekwipunku dodatkowego tworzenia sznurka. Masz już podkomponenty do zrobienia komponentu. No to klik i komponent złożony, klik, gotowy cały przedmiot. Fajnie, jest to po prostu skrócone. Grounded oferuje już pierwsze pancerze, pierwsze bronie, na przykład zrobione z mrowek. Jeżeli chodzi o eksplorację, to jest wydaje mi się, że bardzo ciekawa, bo chcemy tutaj po prostu przejrzeć wszystkie zakamarki, ale niestety stopień trudności tej gry ma takie trochę na początku problemy, bo na przykład coś craftujemy, a tu w plecy na hita dostajemy od wielkiego pająka. Niby tak to powinno wyglądać, oczywiście to jest survival w rzeczywistości, tak? Ale to jest po prostu i albo przeciwnicy są banalni, albo biorą nas na jeden cios na początku gry. Może to ma więcej sensu na przykład w kooperacji, kiedy walczymy z wielkim pająkiem w dwójkę, w trójkę. Oczywiście jak stworzymy sobie pierwsze pancerze, pierwsze zbroje, nawet surowców niewymagających walki, czy jakiejś starć z potworami, na przykład z łupin, żołędzi, to już z pająkami można się troszeczkę próbować tłuc. Oczywiście można też wykorzystać tutaj łuki, a nawet ta wczesna wersja ma bronie zadające otrucie. Samych przeciwników nie jest specjalnie dużo, w tej oczywiście wersji, którą ale to co Grounded bardzo mi się podoba, to to, że wszystkie te potwory, czy bardziej powiedzmy tutaj owady, różnego rodzaju stwory, żyją jakby w ekosystemie. Niektóre się nie lubią, niektóre się na przykład nas, na siebie wzajemnie polują, jeszcze inne głównie bronią swojego terytorium, niż atakują i nas ścigają. A nawet niektóre żywią się innymi i zjedzą jego mięso, gdy leży na ziemi, mimo że to my danego robala utukliśmy. Po prostu mrówki lubią sobie ukraść czasami różne jedzenie, jeżeli to będzie będzie rozwijane, to Grounded ma sporą szansę na survival ekosystemowy, że tak to ujmę, a to wielki plus. Przydałoby się jeszcze na przykład jakieś choroby albo, nie wiem, na przykład rany kończyn, coś takiego. Mamy wytrzymałość elementów pancerzy, czemu nie wytrzymałość na przykład kończyn? Mapa też nie jest specjalnie duża, ale daje niesamowicie wielką przyjemność w eksploracji tego innego świata, gdy w tle widzimy mocno poruszające się trawy i wiemy, że tam jest coś dużego, coś wielkiego, ale czy to niewinna mała biedroneczka? Czy może lecący na nas od razu wielki pająk? A czy ta dziura w ziemi to rozpadlisko, czy może gniazdo mrówek strzeżone przez żołnierzy? Chociaż Biedronki też bywają w tej grze śmiertelne i bywają groźne, bo na przykład szarżują na chyba mszycę, jak dobrze kojarzę, a jak znajdziemy się między Biedronką a celem to bywa kiepsko. Mocno skupiłem się tutaj na eksploracji, a trochę mniej na budowaniu, więc w sumie budowania tutaj w tyle materiału będzie trochę mało. Sama treść eksploracyjna jest naprawdę niezła już teraz, ale no nie jest bardzo dobra, jest po prostu niezła. Bo by porobić na przykład gniazda pojąków, owadów, mrówek, zeksplorować całe gniazdo mrówek, trzeba się trochę napracować, przygotować. Jak nam się po prostu bardzo nudzi, możemy wykorzystać też robotę, jakiego poznamy w wątku wabularnym, by dawał nam zadania, a za nie otrzymamy punkty na Również wydawane u niego na ulepszenia. Tam właśnie znajdziemy. Podłogi, których ja szukałem chyba z godzinę, bo tak normalnie tutaj odblokowujemy kolejne przedmioty za pomocą analizy, czyli znajdujemy takie pozostawione stacje badawcze, w których analizujemy przedmioty i dostajemy za to różne odblokowania. Samo budowanie wymaga nieco poprawek, bo z jednej strony można snapować ściany na przykład na różną wysokość, co jest ciekawe, a nie na zawsze jedną wysokość, co jest wielką zaletą, ale samo snapowanie tych ścian do innych ścian działa ekstremalnie nieprecyzyjnie. No póki co, samo budowanie jest już już nawet nieźle rozbudowane, bo oferuje różne rodzaje ścian, dekoracje, piętrowe budynki, zniszczenia, naprawy, dachy, nawet palisady. Główny problem jednak stanowi fakt, że 95% mapy to trawa i trzeba to wszystko powycinać, jeżeli chcemy tam coś zbudować, a biomy poza nią są dość skąpe w surowce, wodę i robale do jedzenia. Jak gra chodzi technicznie? To w sumie w większości w podsumowaniu będzie za chwilę, ale powiem, że chodzi średnio. Ja miałem problemy z... Tak zwanym lataniem klatek, czyli raz to było 60, 40, 40, 70, 50, 90, czasami 140, 70, a niestety gra ma zdurnione blokowanie tych klatek, na przykład na 60. I na 120. Nie ma blokowania na przykład na 90, co byłoby tutaj bardzo trafne, przynajmniej w moim odczuciu. Można też odczuć, że gra w wielu miejscach ma rzeczy dropiące, że tak to nazwę, czyli patrzymy w jakimś kierunku, mamy 50 klatek, obrócimy widok leciutko poza to miejsce i mamy z powrotem 100 klatek. To czuć i to niestety przeszkadza, na pewno będzie to widać, ale jak to powiedzą obrońcy wczesnych dostępów, to Early Access, czego ty się tutaj spodziewasz, czego ty oczekujesz, no także ten. Do wad doliczyłbym też blur otoczenia. Rozumiem, że jesteśmy mikrogunwiakiem, który ma centymetr wielkości lub nawet mniej, ale jednak blur całego świata nad nami po prostu powoduje czasami krwawienie z oczu, gdy patrzymy na ten świat na przykład z drzewa, czy z jakiegoś kamienia, z jakiegoś wzgórza i to wszystko w tle jest mega rozmyte. Definitywnie, ostatecznie i Hubert Urbańsko, definitywnie ta gra na razie niestety jest trochę za droga, by ją kupować. Autorzy zrobili dobry mek, który dał im mega Pozytywne oceny, dużo pieniędzy i zasłużenie. Poszli w inny klimat, w inny styl gry, oryginalny, ciekawy świat, jednak na razie w sierpniu 2020 roku ich tytuł jest po prostu zbyt pusty. 4000 ocen na Steamie to bardzo dużo i kupa kasy na start, dlatego wolałbym tutaj na razie podejść ostrożnie, chociaż stojący za tym em, tytułem Obsidian daje gigantyczne nadzieje na naprawdę spoko gierkę, to zawsze trzeba podkreślić, że nie jest to studio, które słynie z uciekania z pieniędzmi. Ale ogarnięcie większości kontentu Znajduje mi tu zaledwie około 3 godzin. Grając głównie pod wątek fabularny, spędzimy tu zaledwie godzinę, nawet może mniej. Reszta to właśnie ten crafting i eksploracja. Z delikatną zabawą, ale jeżeli padniemy parę razy, jeżeli chcemy odkryć dosłownie wszystko, zbudować sporo rzeczy, zbudować sobie całą bazę, zabierze to na pewno dużo więcej czasu, bo fabuła jest bardzo krótka na razie. Ale ten content survivalowy wydaje mi się, że spokojnie na parę godzin starczy. Jest sporo miejsc do poprawek. W mojej mapie, no. w mojej ocenie mapa. Jest tutaj ochy. Niczego nie pokazuje, powinna być wykonana lekko z góry, z delikatnym, np. przykład, fog of war, mgłą, gdzie po prostu nie byliśmy, a ta mapa za bardzo nie tłumaczy, gdzie są jakieś dziury, gdzie są jakieś, na przykład, gniazda, coś w tym stylu. Przydałoby się też zmienić w jakiś sposób system pragnienia i głodu, bo większość jedzenia i picia odnawia bardzo dużo. Z drugiej jednak strony, jesteśmy tak mali, że w kropli wody moglibyśmy się po prostu utopić, prawda? Zadbałbym też na miejscu autorów o płynność działania. W moim przypadku 2080 i 6800 dawały Radę tej gry na wysokich, nawet na ultra, gdzieś tam delikatnie w 40-50 klatkach na 4K. Na 2560 na 440 było już nieźle w stabilnych 60-90 klatkach. 1080 dawała radę nieco słabiej, ale już od 970 tutaj z modelem procesora i 5, starym modelem, były problemy z płynnością. W minimalnych tej gry mamy na Steamie podaną niby i trójkę oraz 650 TI. Ja tak średnio mogę się z tym godzić, nawet powiedziałbym, że ze swojej perspektywy bardzo średnio. Sprawdziłem jeszcze swoją 770 i było bardzo słabo, jeżeli chodzi o granie w ten tytuł, więc no, albo ja mam pecha w przypadku tej gry, albo minimalne wymagania sprzętowe są trochę naciągnięte. Grając w Grounded byłem ekstremalnie podjarany przez te 2-3 godziny, co z rzadko mi się zdarza, by grać w tytuł z tak zwanymi wypiekami na twarzy, jednak w przypadku Grounded musimy spojrzeć, no, no, po prostu na cenę tej gry, ile chcecie po prostu zagrać w ten tytuł w stosunku do tego ile chcecie zapłacić, bo w mojej ocenie lepiej zainteresować się Xbox Game Passem i po prostu przetestować ten film w momencie robienia tego materiału. Później może gra być bardziej rozbudowana. Z survivalami trzeba uważać, bo mocno tutaj, no niektóre gry po prostu mocno są przehypione w stosunku do tego co będą oferować. Chociażby The Forest z działającej działającej pseudogierki na początku, śmierdzącej skamem, wyrosł do niesamowicie popularnej, dobrej gierki, ale bywały też surwiwale, które zwiały po prostu z hajsem pod daniem dosłownie podstawy gry. Dlatego najlepszym wyjściem będzie obserwacja na Steamie, dodanie tej gry do wishlisty, a przetestowanie jej przez Xbox Game Passa i po prostu sprawdzanie jak ta gra się będzie rozwijać. Kończąc, ode mnie dwa pozytywne na Steamie, w systemie recenzji oraz w systemie kuratora, a na YouTubie mnie truka zielona. Na razie w pełni zasłużenie. Przynajmniej na razie. Na koniec podziękowanie błędnym subskrybentom, których awatarki widać w tle scenki końcowej jak zwykle. Jednak tutaj jest pytanie do Was. W podpiętym komentarzu postaram się zostawić krótką listę gierek, jakich miałbym w planach odpalić na live, tak po prostu do pogadania, do pogrania z wami, do powspominania, bo tam też są jakieś klasyki, albo do grania też z nowych produkcji. Wszystkie live są zapisane na kanale, więc jak ktoś nie może być albo będzie musiał spadać, może sobie obejrzeć później Live'y są niestety nieregularne, najczęściej ogłaszane dzień wcześniej. Na na Discordzie, czy też ustawiane po prostu na YouTubie jako wydarzenie. Wystarczy po prostu czasami zaglądać, przeoczyć raczej jest to trochę ciężko. Po prawej macie poprzedni lub najnowszy film, a po lewej opcję zostania tutaj nieco dłużej typową subskrypcją. Tyle.